Panie ministrze, pan stwierdził, że w procesie prywatyzacji doradcą będzie bank inwestycyjny Rothschild Polska. Czy pan się orientuje, za jaką kwotę będzie doradzał ten bank Skarbowi Państwa? Nie chcę mówić o szczegółach tej umowy. To jest przede wszystkim umowa banku ze spółką, a właściwie ze spółkami, bo ten bank jest doradcą również dla spółek Eurolot, Loda MS, ILS, Airport Services, gdzie istnieje możliwość upełnomocnienia i reprezentowania Skarbu Państwa. Natomiast nie chciałbym mówić o kwocie. Mogę powiedzieć tyle, panie senatorze, że ta kwota jest podzielona na stałą opłatę oraz na opłatę końcową, tak zwane success fee za skuteczną transakcję.